stworzył bardzo niebezpieczną i zbrodniczą grupę przestępczą. To jest wstrząsające. Ja miałam, szczerze mówiąc, przez cały czas dreszcze i uważam, że ten spektakl to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Uczucia odstawiłem na półkę, byłem człowiekiem bez uczuć, bezwzględnym. Sami możemy zajrzeć w swoje wnętrze i pomyśleć nad tym, co możemy zrobić. Także jestem bardzo zadowolony, że mogłem być współuczestnikiem tego wydarzenia. Żyłem nienawiścią, karmiłem się bólem i cierpieniem. Kiedy byłam tutaj z młodzieżą oraz pierwszy na premierze spektaklu Spowiedź Diabła, bardzo uważnie oglądając spektakl, ale również jednym okiem, zerkałam na młodzież. Chciałam sprawdzić ich reakcję, jaka będzie na ten spektakl. I szanowni państwo, najlepsza recenzja dla tego wydarzenia to jest cisza, jaka panowała tutaj na sali. Dzisiaj na tej scenie reżyser i ekipa Spowiedzi Diabła odkryła przed nami mroczną, nieznaną nam sferę rzeczywistości. Inicjatywa bardzo mi się podoba. Uważam, że powinniśmy częściej angażować się w tego rodzaju pomoc aktywną. Najbardziej taką sceną do zapamiętania w całości będzie oczywiście scena, w której odkryliśmy, że osoba spowiadająca się, gangster, jest rzeczywiście postacią autentyczną i to był strzał w dziesiątkę.